Nagrywam, nagrywam, spoko, kurwa, możesz pozdrowić. Pozdrawiam, Meksykano pozdrawia. Będzie wywiad z RODO. Meksykano pozdrawia, de besta. Właśnie. Jemy jak zawsze. Wszystko, co jest tu nagrywane, jest fikcją, prawda? Okej, okay, i tego. Także rozmawiamy swobodnie, nie musisz się patrzeć do kamery. Możesz normalnie gadamy. To oni byli, kurwa, to ci oni, ale to oni. Zawody szli. No, na tym. Kto będzie lepszy na tych całych konstrukcjach. Ale to tam chciał coś od nich, czy co? A nie, tam jakieś mu grosze płacili. Za... Ale nie, ty jak wtedy byłeś, to co, ty chciał coś od nich? Ja od nich nic. Czy tak przypadkowo się zjawił? Nie, ja byłem u niego cały czas, tylko te łebki przyjechali. A, do niego, no. Tu ten. I co do tego, że chcieli zobaczyć, bo on tak krzyczał, że... Jezu, zrobił dla dzieci plac zabaw i oni chcieli zobaczyć, jak to... A to nieprawda, kurwa. No ja nie wiem, czy on zrobił, ja czy tam budowlań ty robił, a nie on. Ale on się okazał, że jako on to robił, a no. Tego, że starał się wójtał tu tego, tamtego, żeby zrobić te, właśnie tego, ten plac dla dzieci, żeby dzieci się sobie bawili, tu tego mieli, co jak, nie wolno, dzieci przyjeżdżają, się bawią. No. Znaczy, dopóki ja byłem, bo teraz nie jestem już ponad dwa tygodnie, to nie wiem, czy tam dalej jeszcze dzieci przychodzą, czy nie przychodzą. A teraz tam budują. No bo teraz ten drugi plac no. Też startował, że zrobi w miarę placu boisko. Znowu będzie miał z czym ganiać dzieci z gumą, bo no, on biegał z gumą kiedyś. I, no, jak bliżej okno zrobi, to dobrze, kamieniem przypierdoli, to i tak trafi. To kto czekaj, to mu radził policja, żeby tak siatkę założyć? Kto? Nie, łepek mu radził. A, łepek. Do tego, żeby od ściany odejść, taką no. Szachownicę zrobić, obramowanie, do ściany przykręcić i wtedy siatkę założyć. Czy on to zrobi? To? Ty, on robi, jak to się mówi, za przeproszeniem, no, konia chujem. No tak, no dokładnie, no słuchaj, no bo widziałeś, jak on remont zrobił tutaj, łazienki? Jaki remont? To ty nie widziałeś, on rok wcześniej umalował. Tak, tak on malował, to dziwne, że farba odstaje. O, dwa lata by wytrzymała. No, farba odstaje, podłoga odstaje, tutaj go on pieniądze remont. Zbiera na remont. No, no. To żeby choć zaczął jakiś ten zrobi. Remont robić. Nie zrobi. A gdzie on sam zrobi? Tak, zrobi. Jeden na fotelu śpi, a drugi w łóżku śpi. No. No i oni remont robią. No robią remont. No, to chciały wziąć gościa, żeby zrobił cały remont całej chaty. Dach zrobił, tam zobaczył te murłaty, niełaty. Tego... Wycenił mu? Nie wyceniał jemu, tylko on mówi, że wejdzie. A zobaczy, jak to wygląda wszystko, to wtedy go pieru wyceni. No tak. No. No bo słuchaj, ja w ciemno mogę powiedzieć dzisiaj tobie na przykład, no. Że w opcji może być ten daj mi na to 20 tysięcy, czy tam 200, no tak, no. Tutaj, a co do czego przyjdzie, że trzeba i krokwy wszystko wymieniać, to wyjdzie i ponad 300. No, tak. To słuchaj, przecież to jest budynek, tyle lat stoi, że on blachy zmienił tutaj. Nie wiadomo, co pod blachą. No to za to chodzi. Druga sprawa, że wcenił ciebie, żebyś ty Eternit. A ty Eternit masz do 2013 czy któregoś roku? 2021. No, to niech on wiesz, jak to się mówi przeciętnie, się nie wpiednicza między zakąską a zagrychą. No tak, no. No. No bo to jak to było? O, właśnie teraz sokruki jeszcze nagrywamy. Możesz powiedzieć, jak to było? Jak to w ogóle go poznałeś? Jak to się stało, że kurde ty się znalazłeś? Jego, bo widzowie się pytają. Poznałem jego, tu może i przepowiedź dla widzów, że poznałem jego przez pomnikarza Krzyśka. A, ale to on ci zaproponował robotę u niego, czy jak? Nie, to on mi mówi, że chodź podjedziemy do tego, bo on tam chce trochę drewka porąbać. Mhm. A jak przyjechałem na ten podwórek i zobaczyłem tego drewka, to wiesz co, to jak ta ulica prawie. No tak. Zawalone aż aż. Mhm. No, tak go poznałeś. No i jak wy się dogadywali na początku?
No z początku to tak, była gadka, dobra, tam podrąbisz tego i finito. To ten, ja cię zawiozę tam, gdzie potrzebujesz po swoje papieroski, tego, zajedziemy do Krzyśka jeszcze i z powrotem wracamy, no i najwyżej odpoczniesz, ty masz swoje, tak jak to się mówi, rzeczy zakupione, to ten, no, i kawałek jeszcze podrąbim tutaj go i finito to będzie. No i tak było te finito, że ja koczowałem. Trochę się zasiedział ty tam. Koczowałem przez 15 dni. No, trochę się zasiedział, no. No, słuchaj, to nie zima była, żeby trzeba było. No, ciepło było, no. No jak to finansowo wyglądało? Codziennie ci płacił? Codziennie mi nie płacił, on tylko tyle, że mi dawał pieniądze na moje zakupy, przeciętnie co ja brałem, no. To już nie powiem u kogo, to ten, to mi dawał normalnie tam 15 zł, to tego, potem tylko tyle, że, jak on się, z Warszawy, a już dobra, nie będę wypominał jego, bo on potracił też co miał w życiu już. No, większość. No tutaj go, to że jak ja się wyprowadzę, to on będzie przyjeżdżał i będzie mu pomagał. No. No to na tej zasadzie. Ale jakiś z Warszawy, nie ma żadnego z Warszawy. Jest. Przyjeżdża do niego, nie widziałem jeszcze nie raz. Był. On przyjeżdżał przed tym busem. Znaczy osobówką przyjeżdżał, potem busem przyjeżdżał. Ale na podwórku sprzątać? Nie. Oni sprzątali pierwszy kontener. Aha, to wtedy byli? To wtedy byli. Tutaj to i oni go sprzątali, jak tu się mówi. To ten, a przy drugim kontenerze żaden nie przyjechał już. To ten, no to częściowo zawaliłem jego tymi gałęziami, nie gałęziami, bo on tam porąbał ich. Pozawalałem. Tutaj go trochę z mieszkania, a resztę kartonów pościągał, bo brał z Zodiaka, że będzie w kartony książki wszystko układał, te swoje papiery. Do tej pory, jak byłem, kiedy ja byłem? Sobota. Do tej pory, jak leżało, tak wszystko leży za balona. No. No i jak to potem, a jak godziny pracy? Od której do której? Za te 20 czy 15 zł? No czemu? No i czy trochę ci pomiatał? Jak uważasz? Od godziny, powiedziałem z tobie, od godziny 6 czy tam, no, 7, tutaj go do godziny, no, 3, 4, tutaj go, bo, że jechał zawsze do, jeszcze do tego, do pomnikarza. To ten, no to mówi, ja jadę tam, tutaj go mówi, to cię zawiozę jeszcze, mówi, do, na twoje sprawy, tutaj go mówi, tego, i wracamy z powrotem. No. No to takie było, wiesz, więcej rozjazdów niż, jak to się mówi, że przeciętnie stanął z rana, robił do tej godziny 3, czy tam do 4, tutaj go, to by było jeszcze ok. Ale on mówi, a muszę tu jechać, muszę tam jechać, tego. On więcej miał tych rozjazdów niż te roboty.